Dobry wieczór. Cześć. Moi przedmówcy powiedzieli, że w życiu liczy się szczęście. I ja mój szczęśliwy telefon od Pawła Cymcyka odebrałem w taksówce w styczniu tego roku. Jechałem sobie właśnie o wschodzie słońca, takie czerwone, pamiętam, piękne wschodziło. Jechałem na lotnisko, żeby rozpocząć moją wielką, wymarzoną podróż do Republiki Południowej Afryki. Ta podróż to była taka naturalna konsekwencja realizacji mojego pomysłu na życie. Pomysłu, gdzie na czwartym miejscu, na liście, o której wam dzisiaj opowiem, jest punkt przygody i podróże. Odebrałem ten telefon od Pawła i słyszę: no cześć stary, to jak jesteś w taksówce, to słuchaj, 20 minut dosłownie, robimy takiego finansowego TEDa na giełdzie i chciałbym, żebyś wystąpił. No Paweł, no bardzo mi miło, w ogóle fajnie, super, ale wiesz co? Nie ma szans. Do końca lutego nie biorę na talerz żadnej nowej rzeczy. Zastosowałem tutaj taką klasyczną metodę esencjalizmu, o którym też was dzisiaj opowiem. No ale nie z Pawłem te numery. Słuchaj stary, będzie Ewa Radkowska, opowie o tym, jak zrobić sukces w korporacji. Paweł Biedrzycki opowie o tym, jak zrobić sukces w biznesie. No i ty byś to tak spiął na koniec taką fajną ramką, wiesz, jak odnieść sukces w życiu. No nie znam drugiego człowieka, który ma to tak rozklepane jak ty. Słuchajcie, jak znacie Pawła Cymcyka i to jego, no niemożliwe, żeby to się nie zamieniło w złoto. Zwróćcie na to uwagę, bo on bardzo często tego chwytu używa. Niestety bardzo skutecznie, nie? Połechtane ego. No dobra, no to kto tam będzie, tak? No i powiedział: słuchaj, masz 20 minut, sale giełdy, mnóstwo młodych finansistów żądnych sukcesu, no i opowiedz im właśnie, jak odnieść ten sukces w życiu prywatnym i zawodowym, a tak w ogóle to powodzenia, miłej wycieczki, leć nisko i powoli, cześć. No i wiecie, już nie w 20, ale w 18 minut postaram wam się odrobić z wami takie zadanie, które postawił przede mną właśnie Paweł, czyli powiedzieć coś, co sam chciałbym usłyszeć 15 lat temu, gdybym tutaj siedział na tego typu spotkaniu. Słuchajcie, sukces w życiu to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. I jeżeli analizowaliście jakąkolwiek spółkę, to wiecie doskonale, że istnieje ogromna rozbieżność pomiędzy tym, co spółka deklaruje jako swoja strategia, a tym, co potem realizuje jako swoja strategia. Nie zawsze tak jest, ale bardzo często słyszymy na spotkaniu z zarządem: to jest nasza strategia, będziemy, nie wiem, realizować wielki program inwestycyjny, ale potem bierzecie do ręki sprawozdanie finansowe, mija rok, a tam ani grosza nie poszło w żaden program inwestycyjny. No nie ma szans, taka strategia nie będzie zrealizowana. Więc strategia deklarowana, strategia realizowana to są dwie zupełnie różne rzeczy. No i najciekawsze jest to, że w naszym życiu jest często bardzo, bardzo podobnie. Dla mnie to najważniejsza jest rodzina, nie? Tylko rodzina się liczy. No i potem pracujemy 6 dni w tygodniu po 12 godzin, wracamy zmęczeni z pracy do domu, siadamy w fotelu, przychodzi dziecko: tata, pomóż, podpowiedz coś, no odejdź stąd, no jestem zmęczony, tak, daj spokój, idź do mamy. Co za gówniarz w ogóle, tak? Przeszkadza człowiekowi w wypoczynku. Włączamy sobie potem ulubiony programik, odpływamy w taką krainę nieświadomości, luz. Realizujemy naszą strategię. Nie? Mija kilka miesięcy, problemy w domu, spotykamy się z kolegą w restauracji. Stary, no żona mnie w ogóle nie rozumie, nie? W ogóle zmieniła się. Dzieci też, w ogóle co to się dzieje, no ale nic to. Nieważne, pal 6, byle tylko zdrowie było, nie? Mówimy, zajadając hamburgera ociekającego tutaj tłuszczem i dopychając się frytkami. Strategia deklarowana versus strategia realizowana. Kiedy zdałem sobie z tego sprawę jakiś czas temu, że w życiu bardzo wielu osób tak właśnie to wygląda, postanowiłem, że u mnie będzie inaczej. Że nie tylko bardzo świadomie zaprojektuję tę swoją strategię i ten pomysł na to, jak chcę żyć i pomysł na to, co chcę robić, ale pójdę krok dalej. Zrobię wszystko, żeby moja deklarowana strategia i realizowana były w tym samym punkcie. No i zacząłem pewnie tak, jak zacząłby każdy z was, czyli zastanawiając się nad tym, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. Wielki kajet, burza mózgu, wypisywałem wszystkie swoje plany, pomysły, cele, marzenia, każdą rzecz, która przychodziła mi do głowy i sprawiała, że wyobrażałem sobie, że dzięki temu odniosę sukces w życiu. Sukces w życiu, czyli coś, co sprawi,
że będę po prostu szczęśliwym człowiekiem. No i pewnie gdybym był filozofem, to bym poprzestał na tej liście, na tych medytacjach, na tym, co podpowiada mi serce. No ale ja, tak jak wy, jestem analitykiem. A my, analitycy, lubimy weryfikować to, co podpowiada nam serce, z tym, co podpowiada nam głowa. I dlatego zacząłem się zastanawiać, jak podejść do sprawy bardziej analitycznie i bardziej metodologicznie. Dlatego tutaj trzy słowa do wszystkich sceptyków, którzy myśleli, że wyjdę i będę wam wciskał tutaj motywacyjne kawałki. Nie będę tego robił. Ja doskonale rozumiem to, że jak wchodzicie do księgarni, to szybciej właśnie sięgniecie, nie wiem, po inteligentnego inwestora Benjamina Grahama, niż po obudź sobie olbrzyma, tak? To nie, ja ten wybór naprawdę rozumiem, więc spokojnie nie będę szedł w tym kierunku. Podszedłem do tego, skoro jesteśmy na giełdzie, trochę tak jak do procesu inwestycyjnego, czyli metodologicznie, na spokojnie i krok po kroku. No, poza tym, co podpowiadało mi tutaj serce, zacząłem rozmawiać z bardzo wieloma osobami. Mam to szczęście, że spotykam mnóstwo osób, które osiągnęły zdecydowanie większy sukces niż ja. Osób, które dla mnie są takimi ikonami sukcesu. Nie? I gdy tylko miałem ku temu okazję, po prostu pytałem wprost, czy mogą mi coś doradzić, czy mogą mi podpowiedzieć, co by doradzili swojemu dziecku. Jedną myśl. Jeden z najbogatszych Polaków powiedział mi kiedyś, wiesz co, najważniejsze to, żebyś zadbał o relacje z córkami. Bo dzieciństwo jest tylko jedno i szybko się skończy, a pracę będziesz miał jeszcze nie raz. Inny człowiek, bardzo zamożny, którego również bardzo, bardzo szanuję, uświadomił mi, że pasja to nie jest coś, co my gdzieś tam mamy w sobie, szukamy pasji i potem nagle dzięki tej pasji robimy cudowne rzeczy. Nie, pasja to jest coś, co się wykuwa dzięki ciężkiej pracy, gdy pracujemy nad swoimi talentami i robimy coś, do czego mamy predyspozycję. Dopiero z czasem ta pasja się pojawia, zaczyna rozwijać i jest coraz większa. Ale oprócz rozmów z tymi ludźmi, no przede wszystkim stwierdziłem, że no dobra, trzeba się pochylić i poczytać też pewne badania. No bo co, jeśli to wszystko są moje i ich subiektywne odczucia, a rzeczywistość jest inna. Tak? Czyli robimy test na to, czy to jest fakt, czy to jest może tylko opinia. Słuchajcie, jakie w ogóle było moje zaskoczenie, że słowo research to nie jest tylko raport wysyłany przez te największe firmy inwestycyjne, nie? Że tam na zewnątrz istnieje też życie i ludzie piszą badania i robią research na bardzo ciekawe tematy, na przykład na takie, co sprawia, że jesteśmy w życiu szczęśliwi. Od tych badań przeczytałem sporo, ale takim najciekawszym, które utkwiło w mojej pamięci, to było badanie Harvard Study of Adult Development. Słuchajcie, jedno z najdłużej prowadzonych badań, rozpoczęte w roku 1938, 79 lat temu. Na to badanie zaangażowano grupę tam 268 studentów z Harvard College. Później jeszcze w czasie powiększono tę grupę o ich rówieśników z najbiedniejszych regionów Bostonu i ta grupa wzrosła do 724 osób. Mówię te liczby, ponieważ rozmawiałem z analitykami i wiem, że niektórzy z was ciekawe, czy próbka jest statystycznie istotna. Nie? Próbka jest statystycznie istotna. Przez kolejnych 75 lat, a teraz już 79, bo badanie trwa dalej, naukowcy przyglądali się tym ludziom. Byli wśród nich profesorowie, wykładowcy, politycy. Był jeden prezydent Stanów Zjednoczonych, strzelili JFK. Ale byli też sklepikarze, murarze, byli zwykli ludzie, którzy zajmowali się taką normalną, codzienną pracą. No i ci badacze, oczywiście cztery pokolenia tych badaczy, weryfikowali po kolei, wysyłali do nich ankiety, prowadzili pogłębione wywiady, przeprowadzali badania lekarskie, żeby sprawdzić i odpowiedzieć między innymi na jedno pytanie. What makes a good life? Co sprawia, że to jest dobre życie? No i teraz uwaga. Po tych wszystkich badaniach, po ogromnych środkach w to zaangażowanych, bardzo prosta konkluzja. No nie pieniądze, no nie sława, ale coś tak prostego, jak relacje z innymi ludźmi, z naszymi najbliższymi, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi znajomymi.
No i teraz możemy sobie pomyśleć, że takie cuda tylko w Ameryce, nie? 80 lat badań, miliony pieniędzy wyrzucone w błoto i doszli dokładnie do takiego samego wniosku, jak pierwszy lepszy pijaczek na ławce w parku. No ale prawda jest taka, że jednak teoria to coś innego niż teoria potwierdzona empirycznie. Rzeczywiście, słuchajcie, jest mnóstwo bardzo różnych ciekawych badań. Podam wam kilka przykładów badań, o których czytałem. Czytałem, jak na szczęście wpływa poziom zamożności i pieniądze. O tym, jak wpływa utrata bliskiej osoby na nasze poczucie szczęścia i na to, co się dzieje w życiu. Jak wpływa na to rozwód, jak wpływa edukacja, nie planowałem, jak wpływa edukacja, młodość i wiek, zdrowie, wolny czas, fakt, że pomagamy innym i wreszcie szacunek do siebie samych. Zatrzymałem się po tym punkcie, bo z tego wszystkiego zaczął się rodzić pewien jasny i wyraźny wzór. Ale zanim wam powiem, jaki wzór, to zastanawiałem się jeszcze nad tym, no dobra, to już wiem, co robić, tak? Bo podpowiedzieli mi to ci ludzie, wiem, co ja chcę robić, wiem, co mówią badania, no to jeszcze kolejne pytanie. Jestem analitykiem. Jestem analitykiem. To jakich uniknąć błędów? Też dużo ciekawych rzeczy na ten temat można przeczytać, ale jedną z najciekawszych jest taka książka australijskiej pielęgniarki. Pielęgniarki, która zajmuje się opieką paliatywną i robiła to przez wiele lat, spędzając ostatnie dni życia z ludźmi, którzy po prostu odchodzili z tego świata. Prowadziła z nimi bardzo długie rozmowy i owocem tych rozmów była taka książka pod tytułem Rzeczy, których najbardziej żałują ludzie umierający. Świetne źródło otwierające oczy na kilka spraw. Oto, uwaga, top five tej trudnej listy. Miejsce pierwsze. Żałuję, że nie żyłem tak, jak chciałem tego ja, tylko tak, jak chcieli tego inni. Jeżeli sam nie zaprojektujesz swojego życia, zrobi to za ciebie ktoś inny. Życie nie znosi pustki. To są też opowieści o wszelkich niespełnionych planach i marzeniach, czyli o tym, o czym pisał Mark Twain, mówiąc, za 20 lat bardziej będziesz żałować tych rzeczy, których nie zrobiłeś, niż te, które zrobiłeś. Miejsce drugie. Żałuję, że tak ciężko pracowałem. Między innymi nie spędzając czasu z moimi najbliższymi. Miejsce trzecie. Nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć. Miejsce czwarte. Nie utrzymywałem kontaktów z przyjaciółmi. Miejsce piąte. Nie pozwalałem sobie być szczęśliwym człowiekiem, bo zdaniem tych ludzi szczęście to jest do pewnego bardzo dużego stopnia kwestia świadomego wyboru. Słuchajcie, czułem się właśnie jak taki analityk, który patrzy się na jakiś wykres i zaczyna dostrzegać pewny, wyraźny trend. W tym wszystkim jest jakaś reguła. I żeby skrócić tą historię, robiłem mnóstwo iteracji, myślałem, kombinowałem i doszedłem, uwaga, do wniosków bardzo podobnych, jak, zaraz tak powiecie, jak to badanie z Harvardu i też pewnie pierwszy, lepszy pijaczek w parku by mi to powiedział. Ale ułożyłem sobie taką listę najważniejszych dla mnie osobiście obszarów w życiu. I teraz podzielę się z wami tymi bardzo intymnymi, osobistymi obszarami w życiu i opowiem wam chwilę o nich. One są bardzo, bardzo proste, a lista jest bardzo, bardzo krótka. Punkt pierwszy to miłość i relacje. Punkt drugi zdrowie i sprawność. Punkt trzeci sukces w biznesie. Punkt czwarty, mówiłem o tym, przygody i podróże. I punkt piąty, finansowa wolność. Miłość i relacje. Oczywista sprawa. Dbanie o moją żonę, o moje dzieci, o moich przyjaciół, ale też pomaganie innym ludziom. Punkt drugi, zdrowie i sprawność. Zdrowa dietka, 6 treningów w tygodniu, badanka i tak dalej. Wiadomo sprawa, bez zdrowia ciężko się żyje. Punkt trzeci, sukces w biznesie. To jest to, że buduję swoją firmę w oparciu o moje wartości, że buduję swoją firmę w oparciu o moją ogromną pasję i że robiąc to mogę również pomagać innym ludziom. Pomagać im wychodzić z długów, pomagać im spokojnie się bogacić po to, żeby nie musieli martwić się o finanse, tylko po prostu mogli spokojnie realizować swoje własne pasje i marzenia, tak jak mogę robić to ja i czuję się tutaj bardzo, bardzo uprzywilejowany. Punkt czwarty, przygody i podróże. O tym już mówiłem, to jest bardzo ważny dla mnie element życia i też robię wszystko, żeby, mam taką listę 100 rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Ta lista nigdy się nie kończy, bo jak jedną rzecz zrobię, to pojawia się kolejny pomysł, ale daje mi to również ogromną ilość satysfakcji, że kolejne szalone pomysły zrobię. To są nie tylko podróże, w tym roku będzie to lot balonem,
pilotowanie samolotu i parę innych tym podobnych rzeczy. No i punkt piąty, to co nazywam finansową wolnością, czyli to, że mój kapitał generuje dochody pozwalające mi na to, że ja mogę naprawdę robić to, co chcę, a nie to, co muszę. I tych pięć prostych punktów to jest też taka swoista hierarchia wartości, bo kiedy popatrzymy na nią od tyłu, to bardzo chętnie wydam duże pieniądze na to, żeby odbyć fajną podróż albo przeżyć super przygodę. No ale nie pojadę w podróż, jeżeli to by miało zaszkodzić mojemu biznesowi, który uwielbiam rozwijać. Ale nie zapracuję się w tym biznesie tak, żeby poświęcić swoje zdrowie. Natomiast bardzo chętnie poświęcę swoje zdrowie, a nawet życie, jeżeli będzie wymagało tego dobro mojej rodziny. Pięć bardzo prostych punktów. Bardzo jasna życiowa strategia. No ale sam powiedziałem wam, że strategia deklarowana, a strategia realizowana, no to często są zupełnie dwie różne rzeczy. Dlatego nie mogłem, jako analityk, zatrzymać się w tym miejscu, tylko trzeba było drążyć temat dalej i zastanowić się, co zrobić, żeby to faktycznie zrealizować. I tutaj na scenę wkracza właśnie ten esencjalizm, o którym powiedziałem wam przy okazji opowiadania o rozmowie z Pawłem. Esencjalizm, czyli zdanie sobie sprawy z bardzo prostej rzeczy. Wspominała o tym Ewa. Nie zrobisz wszystkiego. Nie ma szans. Nie tylko nie zrobisz tego, co powinieneś zrobić, ale nie zrobisz też tego, co chciałbyś zrobić. To jest pogodzenie się po prostu z tą bardzo prostą prawdą, że w życiu zamiast robić milimetr postępu w tysiącu kierunków, lepiej jest się skoncentrować i zrobić tysiąc kilometrów postępu w kierunku tego, co jest dla nas naprawdę ważne. I na ten esencjalizm składają się takie trzy bardzo, bardzo proste rzeczy. Pierwsza sprawa, masz wybór. Presja społeczna, szef, rodzina, wszyscy chcą ci dołożyć na twój talerz różnego rodzaju rzeczy, obowiązki. Ty masz wybór. Możesz powiedzieć, zwalać na szefa, ale on mi każe, on musi. Ty masz wybór. To ty decydujesz, co ostatecznie robisz w życiu i czym się zajmujesz. I tego wyboru nikt ci nie może odebrać. Sprawa druga. Większość rzeczy, z którymi mamy do czynienia w życiu i którymi się zajmujemy i na które poświęcamy czas, to jest w ogóle nieistotny szum. One nie mają najmniejszego znaczenia. Nie wiem, czy byliście czasem na takich korporacyjnych spotkaniach, gdzie ludzie siedzą i wymyślają listę priorytetów. Nie, i wychodzą. Mamy 25 priorytetów. Priorytet numer 24 to. No a jaki absurd w ogóle. Priorytet 24? No nie obrażajmy swojej inteligencji. Albo coś jest priorytetem i jest u góry, albo coś jest szumem, nie? Jest gdzieś tam na dole. Nie oszukujmy samych siebie. Nie? I trzeci punkt. To zdanie sobie sprawy z tego, że rzeczywistość jest taka, że musimy wybierać. Nie da się robić w tym samym czasie rzeczy nieważnych i rzeczy ważnych. Nie da się w tym samym czasie odganiać dziecka i oglądać telewizji i budować relacji z rodziną. Mamy wybór, nie możemy zrobić wszystkiego, ale zawsze wystarczy nam czasu, żeby zrobić to, co jest dla nas naprawdę ważne. I teraz pytanie, jak? Bo tutaj jeszcze nie można się zatrzymać. Tu znowu trzy bardzo proste punkty. Po pierwsze, to jest taka bardzo świadoma ocena i eksploracja tego, co faktycznie jest dla nas ważne. To jest takie niegodzenie się na pierwszą odpowiedź, która przychodzi nam do głowy, gdy mamy jakiś pomysł, żeby coś zrobić, albo gdy ktoś nas o to prosi, ale faktycznie, żeby zastosować takie ekstremalne wręcz kryteria, i postawić sobie prostą rzecz. Albo to budzi mój dziki entuzjazm, albo tego nie robię. Druga sprawa to jest wyeliminowanie spraw, które są nieistotne. Bardzo trudna rzecz, ale pomimo tego, że trudna, absolutnie niezbędna, bo bardzo poprawia jakość naszego życia. I to nie chodzi tylko o wyeliminowanie takich oczywistych zjadaczy czasu, jak właśnie ta wspomniana telewizja. Ale to chodzi też o wyeliminowanie nawet fajnych, ciekawych, dobrych projektów. Dobrych projektów po to, żebyśmy mogli zwolnić nasz czas, energię i uwagę, czyli te nasze najcenniejsze zasoby i zainwestować je w najlepsze
projekty, w najważniejsze dla nas rzeczy, bo to będzie miało najlepszy i najbardziej pozytywny wpływ na to, co robimy i jak żyjemy. I trzeci punkt to jest dążenie do takiej bezwysiłkowej realizacji tych rzeczy najważniejszych. I tutaj jest cała teoria, jak wypracowywać sobie pewne nawyki, jak stosować rytuały, jak stosować pracę w takim stanie flow, deep work i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, o których dzisiaj nie zdążę wam opowiedzieć. Warren Buffett to jest przykład takiego praktycznego esencjalisty, który koncentruje się tylko na niewielkiej liczbie spółek. Steve Jobs, gdy wrócił do Apple'a, wyciął większość projektów, na którym były prowadzone prace, po to, by skoncentrować się na iPhone'ie. Takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli nie wiesz, co jest najważniejszą rzeczą, to najważniejszą rzeczą jest ustalenie, co jest najważniejszą rzeczą. Krótkie i bardzo, bardzo jasne przesłanie. To co mogę wam powiedzieć, słuchajcie, na to pytanie, gdybym tu siedział 15 lat temu i co chciałbym usłyszeć, to chciałbym usłyszeć coś, czego zdałem sobie sprawę bardzo niedawno. To brzmi w ten sposób. Jak budujemy te nasze karierki, te nasze sukcesy, te nasze życia, to zawsze pełnimy podwójną rolę. Pełnimy rolę takiego robotnika i musimy tam pracować, działać, starać się, ale mamy też przydzieloną rolę architekta. I większość ludzi zapomina o roli architekta. Dlatego gdybyście mieli zapamiętać tylko jedną, jedyną rzecz, nie poprzestawajcie na roli robotnika. Bądźcie tym architektem, bo zdecydowanie warto. To nie jest łatwe, to wymaga czasu, to wygląda koncentracji. No i może zapytacie się, czy warto. Nie uważam się za człowieka sukcesu, bo uważam, podobnie jak Paweł, że mnóstwo ciekawych rzeczy ciągle jeszcze przede mną. Ale z całą pewnością jestem człowiekiem bardzo, bardzo szczęśliwym. 14 lat jestem z żoną, którą bardzo, bardzo kocham. Mam cudowne córki, z którymi spędzam mnóstwo fajnego czasu. Mam przyjaciół, robię to, co kocham, a wartość netto mojej rodziny powiększa się pomimo tego, że jeździmy jak szaleni po świecie. I życzę wam tego z całego serca. Dziękuję bardzo.